Panie Józefie, jesteśmy po trakcie wieczoru rocznicowego 5-10-15, który podsumowuje, celebruje aktywność Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Proszę opowiedzieć czytelnikom naszego portalu o tym wieczorze, o początkach samego stowarzyszenia i dlaczego się dzisiaj spotykamy. No jak Kuba powiedziałeś, 5-10-15 to jest ta przyczyna, że się spotykamy z tego względu, że nałożyły nam się trzy ciekawe rocznice i sądzę, że każda z tych rocznic jest godna uwagi, dlatego że i zarówno portal jest w tej chwili chyba dużym osiągnięciem, stworzenie takiego portalu z własnymi zasobami, zgromadzenie takiego zespołu ludzi, którzy chcą pracować społecznie, w zasadzie pisząc, więc to jest osiągnięcie. Również drugie osiągnięcie to Kozi Rynek, który wytrwał 10 lat w bardzo trudnych warunkach działania. Ostatni numer wydajemy za własne pieniądze, zresztą podobnie jak Radzyński Rocznik Humanistyczny też wydajemy prawie 100% z wyjątkiem lokalnych sponsorów 100% za własne pieniądze, więc to warte było. To samo również 15 lat Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, jak Darek zaznaczył na dzisiejszej imprezie. Rocznik jest starszy niż stowarzyszenie, że najpierw był rocznik, później stowarzyszenie i są to powiedzmy na tyle uznane wydawnictwa, że warte było podkreślenia chociażby, że Radzyński Rocznik Humanistyczny jest na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tego co wiem, w naszym województwie to jest to najwyższa punktacja, jeśli chodzi o wydawnictwa nieakademickie. Również Koźni Rynek dostał taki tytuł niestrudzony dla kultury swego czasu. A jeszcze przecież również jeden z tomików wydany zyskał nagrodę imienia Anny Kamieńskiej, Pawła Zacharewicza, więc należało to uczcić, w jakiś sposób podkreślić, że coś takiego w Radzyniu istnieje. Wieczór pokazał, że jesteśmy dostrzegani poza Radzyniem. To jest bardzo ważne, że jesteśmy dostrzegani przez posłów, którzy zaszczycili naszą obecność, że przyjechali okoliczni wójtowie, którzy też podziwiają naszą działalność, to wszystko, co robimy i starają się współpracować, starają nam się pomagać. I usłyszeliśmy przy okazji wiele ciepłych słów, które krzepią i zachęcają do dalszej działalności. A co jest największą siłą Rasilu? Ludzie. Największa siła Rasilu są ludzie. Udało nam się zebrać naprawdę bardzo ciekawy zespół, który chce pracować, który nie ma żadnych konfliktów. Tak jak powiedziałem już na początku uroczystości, w prawie niezmienionym składzie zarząd trwa już 14 lat. To rzecz niespotykana. I przy nas zgromadziła się rzesza osób, ludzi ambitnych, jednocześnie starających się coś zrobić dla środowiska. Panie Józefie, ostatnie pytanie. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, oprócz prowadzenia portalu internetowego i wydawania wspomnianych czasopism, animuje także wiele wydarzeń kulturalnych. Proszę powiedzieć parę słów o tym. Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, one się nierozłącznie również wiążą z wydarzeniami patriotycznymi. One się wzajemnie przenikają, bo zarówno jeśli organizujemy wystawy, a one są dotyczące na przykład historii, no więc to jedno z drugim ma związek. To samo jeśli organizujemy sesje naukowe o wydarzeniach rocznicowych, to również. Ale z drugiej strony myślę, że najważniejszą chyba rzeczą, o której należało powiedzieć, to jest nasza działalność wydawnicza. Wydaliśmy ponad 100 pozycji książkowych, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie. Wiele pozycji jest poszukiwanych. I nie tylko tutaj na naszym środowisku, ale również mamy
mamy zgłoszenia, żeby im wysyłać, sprzedajemy na całą Polskę, dlatego że udało nam się prowadzić taką księgarenkę internetową, poprzez którą można zamawiać. Więc cały czas jest ruch. Wiele osób, to jest bardzo ciekawe, również praktycznie z całej Polski przeznacza 1% podatku na naszą działalność. Bez tego wsparcia byłoby bardzo trudno. Także ta działalność wydawnicza jest ważna, dlatego że promujemy na przykład lokalnych poetów, którzy nie mieliby nigdy w życiu szansy wydania swoich tomików, pochwalenia się swoją działalnością. My taką szansę stwarzamy, więc to myślę, że również jest ważne. Gratulując jubileuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.